4 sierpnia od około godziny 13 w Mościsku na ulicy Kościelnej trwała akcja policji. Droga na wysokości budynku numer 9 była zablokowana do godziny 19. Na miejscu pracowali policjanci do spraw pirotechnicznych z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, a teren zabezpieczała Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz Pogotowie Energetyczne. Jak poinformowała nadkomisarz Anna Mierzejewska z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, zdarzenie miało charakter kryminalny i żadnych bliższych informacji policja na razie nie 了解了。